Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Właśnie kończy się pierwszy tydzień nowego roku 2022, więc chciałabym Wam opowiedzieć o tych zadaniach i kierunkach, jakie sobie wyznaczyłam na bieżący rok. Celowo nie używam określenia postanowienie noworoczne, bo go nie lubię. Postanowienia noworoczne to często jest taki słomiany, może i ambitny, ale słomiany zapał. Ludzie często próbują zbyt szybko wprowadzić naraz za dużo zmian w za krótkim czasie. Szybko się zniechęcają i często pod koniec już stycznia nie pamiętają o tym, że z nowym rokiem mieli być kimś innym. Chociaż oczywiście są też osoby, które są w stanie wytrwać w postanowieniach noworocznych i dzięki nim wprowadzają naprawdę konkretne zmiany w swoim życiu, ale to są raczej wyjątki potwierdzające regułę niż norma. Ja uważam, że zmiany trzeba wprowadzać wtedy, kiedy się człowiek czuje na to gotowy, w sposób przemyślany, zaplanowany. To, o czym Wam dzisiaj opowiem, to są też raczej kontynuacja wcześniejszych pomysłów czy planów. Chyba żadne z tych zadań nie jest czymś nowym, co akurat powstało w związku z tym, że skończył się jeden rok i zaczyna się kolejny. Ale zanim przejdziemy do tematów ważniejszych, tam jest kontakt pośrodku ściany, wiem, bo na pewno ktoś będzie chciał napisać w komentarzu, że o, jak się przesuniesz, to widać za Tobą kontakt i trzeba go przesunąć, bo to brzydko wygląda. Wiem, że trzeba go przesunąć, mnie też denerwuje. Był tam, kiedy się wprowadziliśmy, ale już w ramach tych wszystkich działań związanych z przeprowadzką no nie starczyło i na to i czasu, i sił. Ale tak, to jest zadanie, jedno z zadań na ten rok. Nie najważniejsze, ale do zrobienia. Ale skoro mamy już kontakt z głowy i mam nadzieję, że nikt nie będzie poruszał tego tematu w komentarzach pod filmem, przejdźmy do tych ambitniejszych celów niż dłubanie w ścianach. Powiedziałam sobie, że ten rok będzie rokiem takiego szczególnego skupienia się na wydobywaniu mojego osobistego potencjału, zarówno pod względem fizycznym, mentalnym, jak i emocjonalnym. Często ludzie pytają mnie, jak znajduję motywację, jak nauczyć się dyscypliny, jeśli chodzi o wymaganie od siebie pewnych rzeczy, o wprowadzanie nowych nawyków, trwałych zmian. Oczywiście to jest temat rzeka i nie będziemy tutaj w tym filmie opowiadać o tym, jak pracować nad zmianą nawyków. Zresztą tego znajdziecie sporo w ogóle w internecie i nie tylko. Ostatnio mój mąż zwrócił uwagę na to, że za rzadko się mówi w tym kontekście o znaczeniu miłości do siebie. Często ludzie, słysząc o miłości do siebie, mylnie kojarzą ją z egoizmem, a miłość do siebie i egoizm to są zupełnie dwie różne sprawy. Miłość do siebie oznacza, czy jest po prostu oznacza, że bardzo siebie jako człowieka kochamy, że chcemy dla siebie jak najlepiej, tak samo jak kochamy innych i tak samo jak dla nich dobrze życzymy. No, chrześcijanie znają doskonale zasadę kochaj bliźniego swego jak siebie samego, w której zbyt często skupiamy się na kochaj bliźniego swego, i również zbyt często zapominamy o tym jak siebie samego. Czyli o tym, że punktem wyjścia jest miłość, zrozumienie i życzliwość dla samego siebie, szacunek dla samego siebie, dla swojego ciała, dla swojego umysłu, dla siebie jako osoby. Kiedy doceniamy siebie, kiedy cieszymy się tym, że jesteśmy, że przyszliśmy na świat z określonym potencjałem, z określonymi możliwościami i kiedy to nas cieszy i patrzymy na siebie jak najbardziej życzliwie, jest nam wtedy o wiele łatwiej i od siebie wymagać ważnych rzeczy i zmieniać te nawyki, które nie są dla nas korzystne, bo wtedy nie startujemy z podejścia negatywnego. O, jesteś taka paskudna, taka okropna, tak Cię nie lubię, musisz się zmienić, bo nie mogę na Ciebie patrzeć. To nie jest dobre podejście. Też kiedyś tak do siebie podchodziłam, ale to na szczęście już dawno minęło. A kiedy wychodzisz się z założenia, że lubię siebie taką, jaką jestem, że kocham siebie, że chcę dla siebie dobrze, że chcę dla siebie jak najlepiej, wtedy z tej życzliwości i z tej miłości można znaleźć o wiele więcej siły i zapału do tego, by czynić dla siebie dobrze. A kiedy już kochamy siebie i jest nam ze sobą dobrze i pozytywnie, wtedy jest też o wiele łatwiej tym wszystkim dzielić się z innymi.
bo miłość, kiedy już powstaje, to zasadniczo nie ma granic, prawda? Jest jej tylko coraz więcej i więcej. Tak być przynajmniej powinno. Więc wychodzimy od tego, że w tym roku skupiam się na tym, wydobyć pełnię swojego potencjału w różnych dziedzinach. Jeszcze bardziej niż robiłam to w latach poprzednich. No, w latach poprzednich też było dużo różnych zawirowań osobistych i rodzinnych, więc też nie zawsze był czas na to, by skupiać się na tych takich ambitniejszych celach, które bym sobie chciała wyznaczać. Więc pierwszy ten ambitniejszy cel, o którym już wspominałam w zeszłym roku, i jak już mówiłam, musiałam go trochę na moment odsunąć, no bo nie był najważniejszą sprawą w roku 2021. To cel sylwetkowy, cel zrzucenia pewnej wagi. To nie jest kwestia, znaczy wiecie, ja ogółem jestem przez otoczenie oceniana jako osoba dość szczupła. Ludzie często komplementują moją sylwetkę, moją figurę, co jest oczywiście bardzo przyjemne. Tym bardziej, że nie przez całe życie tak było. Przez większą część mojego dorosłego życia borykałam się z nadwagą, z wahaniami wagi, nie potrafiłam jej utrzymać, nie byłam zadowolona ze swojej sylwetki, nie byłam też przez długi czas aktywna fizycznie. I dopiero w ostatnich latach, ostatnie kilka lat, no już więcej niż kilka, to jest stopniowa praca nad tym, by być w sposób systematyczny aktywną fizycznie, by ćwiczyć, by się dużo ruszać. I moja sylwetka uległa dużej zmianie w tych ostatnich latach. No, przede wszystkim dzięki regularnemu odwiedzaniu siłowni, ale nie wyłącznie, bo to nie jest jedyny rodzaj aktywności fizycznej, którą uprawiam. Też udało się ustabilizować kwestie związane z odżywianiem, uspokoić zaburzenia odżywiania na tle emocjonalnym, z którymi kiedyś miałam problemy. I już od dłuższego czasu utrzymuję mniej więcej swoją sylwetkę w jakichś tam widełkach. Tutaj nie ma dużych wahań wagi i ogółem jest dobrze. Podobam się sobie zarówno w ubraniu, jak i bez niego, więc nie mam tego, że ojej, coś z tym trzeba zrobić, bo jest źle. To bardziej jest w tym momencie podejście, jest dobrze, mogłoby być jeszcze lepiej. I tkanka mięśniowa jest zbudowana, ja doskonale wiem, że już tych mięśni jest sporo i to czuć i też trochę widać, ale jeśli stracę nieco podściółki tłuszczowej, to będzie te mięśnie widać lepiej i ja bym chciała je zobaczyć. To już mówiłam już o tym właśnie w zeszłym roku, tylko że w zeszłym roku się tego celu ze względów powiedzmy rodzinno-osobistych nie udało zrealizować. Nie tylko, ale no, powodów było wiele. Ale mam nadzieję, że już w tych nadchodzących miesiącach będę się mogła na tym bardziej skupić. Jest konkretny plan, nie będę go tutaj przedstawiać, bo to by zajęło za dużo czasu. Jeśli to będzie interesujące, to będę o tym mówić w osobnych filmach, jeżeli to będzie interesujące dla Was. Patrzę sobie na moją karteczkę, żeby tu o czymś ważnym nie zapomnieć. Aha, bo tylko tyle, że pewnie ktoś zapyta, czy mam jakieś konkretne zamierzenia, ile bym tej wagi chciała stracić. No, najważniejszy jest dla mnie cel estetyczny na tym etapie. To znaczy, no wiem, że jestem sprawna i w dobrej formie, ale chciałabym zobaczyć te pożądane efekty w lustrze. I mam kilka sztuk odzieży, w której chciałabym po prostu lepiej wyglądać. Cel taki wagowy jest mniej istotny, ale tak szacuję, że to może być około 5 kg, to co bym chciała uzyskać. Około 5 kg na minus, ale to pokaże, lustro pokaże i waga pokażą, czy więcej, czy mniej. Wydaje się, że to jest dość sporo, ale ja mam bardzo drobną w ogóle sylwetkę i tak jak teraz wiem, mogę się wydawać niektórym zupełnie normalnej postury i na pewno nie mam nadwagi, no ale tu jest na tyle zapasu, żeby było z czego stracić. I wciąż nie będę jakimś chudzielcem, szkielecikiem. Ale to zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Jak już mówię, jeżeli Was ten temat będzie jakoś szczególnie interesował, to pogadamy w osobnych filmach. Kolejny cel. Jest już mniej zabawny, bardziej poważny cel, oszczędzanie. W zeszłym roku oszczędzałam, zwłaszcza przez pierwszą połowę roku, po to, żeby mieć rezerwy na potrzeby planowanego urządzenia mieszkania po wymianie. Natomiast w tym roku ten cel oszczędnościowy bardziej jest wymuszony przez okoliczności zewnętrzne. No, nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że ceny rosną bardzo, że szaleje inflacja, że drożyzna.
Każde wyjście do sklepu spożywczego to jest szok przy kasie wciąż, bo widzę, jak no ceny wszystkiego rosną i będą rosły coraz bardziej. Więc z jednej strony to oszczędzanie tam, gdzie się da, ograniczanie wydatków niepotrzebnych, to po to, żeby łatwiej było zarządzać tym codziennym budżetem, bezstresowo regulować rachunki, opłacać wszystkie konieczne opłaty, ZUS-y, podatki, wszystko, wszystko, i żeby no jakoś przetrwać ten nadchodzący trudny czas pod względem ekonomicznym, finansowym. Ale z tym wszystkim z nadzieją, że uda się też stworzyć, mieć wciąż oszczędności na potrzeby przyjemności. Ja no, nie krywa, nie kryłam, nie kryłam nigdy, że lubię cieszyć się życiem, także poprzez konsumpcję, znaczy przez wychodzenie do restauracji, wyjeżdżanie w podróże, czy w podróż zagraniczną, czy też jeżdżenie po kraju, spotkania z towarzyskie, które no, oczywiście można w mniej lub bardziej ekonomiczny sposób urządzać, ale też wymagają jakichś środków. Lubię się napić dobrego wina. Chciałabym mieć dalej tę rezerwę na te wszystkie potrzeby przyjemności, no plus jeszcze jakieś rezerwy takie, tak, fundusze awaryjne. Więc nie będę cięła koszty tam, gdzie to tylko będzie, wydatki tam, gdzie tylko będzie możliwe. Tym bardziej, że po urządzaniu mieszkania w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku i po uzupełnianiu mojej kapsułowej garderoby, tak żeby ona była nieco bardziej, liczyła nieco więcej sztuk, nie mam w tej chwili już potrzeby ani większych zakupów do domu, ani też jakiegoś szczególnego uzupełnienia garderoby. Jedyne jakieś zakupy, które będą zapewne w tych najbliższych miesiącach potrzebne, jeśli chodzi o kwestie odzieżowe, no to wymiana bielizny, która się zużywa, skarpetek, rajstop, no takie podstawowe rzeczy. I to są jedyne rzeczy zresztą, które ja kupuję jako nowe, bo jak wiecie, większość mojej garderoby pochodzi ze second handów. Dużo rzeczy kupowałam na OLX-ie z drugiej ręki. Więc jeżeli bym nawet miała jakieś pilne potrzeby zakupowe, gdyby się coś zniszczyło, co z tych rzeczy, które mam w szafie, konieczny byłby jakiś zakup. No chociaż jest tam na tyle rezerwy w mojej szafie obecnie, że nie powinno się tak wydarzyć. No ale to zawsze w razie czego są te zakupy z drugiej ręki. Ale jeśli nie będzie takiej pilnej potrzeby, to praktycznie przez najbliższe, myślę, pół roku, a może nawet o wiele dłużej, nie powinnam żadnych zakupów w tej dziedzinie musieć robić. Natomiast bardzo bym się chciała skupić na korzystaniu bardziej z tego, co już w szafie jest, oraz wykorzystaniu zapasów surowców, które posiadam. Mam spory zapas materiałów dobrej jakości, dobrego gatunku, które dostałam czy od mojej mamy, czy od mojej ciotki, po prostu od członkiń rodziny, które pozbywały się swoich, które robiły porządki w swoich szafach i w swoich zapasach materiałowych. Mam też trochę własnych zapasów przyzwoitej jakości włóczek, więc gdybym koniecznie chciała coś do swojej szafy dokładać, to będą to bądź samoróbki dzianinowe, bądź rzeczy uszyte u krawcowej z tych materiałów, które już posiadam. Mam konkretne plany na wykorzystanie tych materiałów, które dostałam, ale zanim zacznę zlecać szycie czegokolwiek, no to w pierwszej kolejności muszę wiedzieć, że zrealizowałam ten swój cel sylwetkowy, no bo nie ma sensu zlecać szycia tylko po to, żeby później zlecać poprawki tej samej odzieży. Więc będzie to rok najprawdopodobniej z bardzo małą ilością zakupów, jeśli chodzi o rzeczy trwałe. Mam taką nadzieję. Raczej tylko no, bieżące materiały, że powiem, zużywalne, czyli eksploatacyjne, czyli no, środki spożywcze, kosmetyki na wymianę tych, które się już zużyły. Nie mam tutaj zamiaru dokładać czegokolwiek, zarówno do kolorówki, jak i do środków higienicznych, po prostu w miarę. Tak do tej pory robiłam. Kiedy zużyje mi się tusz do rzęs, kupuję, dopiero wtedy kupuję nowy, taki sam zresztą, jak kończą mi się perfumy. Tak samo. Wszelkie inne szampony, nie szampony, odżywki, nie odżywki. To wszystko zużywam i kupuję, uzupełniam zapasy dopiero wtedy, kiedy dana butelka, w danej butelce już prawie widać dno.
Kolejne zadanie na mojej liście, czyli jedzenie mniej mięsa, jest związane poniekąd i z celem sylwetkowym, i z celem oszczędnościowym. Wychodząc od tego, że ja ogółem lubię mięso, jestem takim fizjologicznym typem, że czuję się dobrze po jedząc mięso regularnie, nawet tłuste, jedząc tłuszcze od zwierzęce, w ogóle produkty od zwierzęce. I wiem na tym etapie życia, że weganizm na pewno nie jest moją ścieżką życiową, ani pod względem mentalnym, emocjonalnym, ani też fizycznym i zdrowotnym. I już wielokrotnie obiecywałam osobny materiał na ten temat i myślę, że pozostaniemy przy tym, że szerzej ten temat omówię w osobnym materiale, żeby nie robić tu bałaganu. Ale jestem ciekawa, jak na tym etapie życia zmniejszenie ilości jedzonego mięsa wpłynie na moje samopoczucie, na poziom energii, na stan skóry, włosów. Ogółem nie narzekam w tym momencie ani na jedno, ani na drugie, ale zawsze może być, mogą te zmiany być jeszcze ciekawsze, korzystniejsze. Chcę zobaczyć, jak to jest, a że dobrej jakości, z dobrego źródła mięso i ogółem produkty zwierzęce, no niestety kosztują więcej, to zmniejszenie ilości zjadanych tego rodzaju produktów może też pomóc w realizacji tych celów wspomnianych wcześniej finansowych. Bardziej bym chciała teraz mięso traktować jako wyjątkowy posiłek, niejedzony na pewno codziennie. Nie wiem, zobaczymy, może raz, może dwa razy w tygodniu. Na pewno nie rezygnuję z tam jakichś wywarów, chociażby na kościach, czy też z podrobów. To są dla mnie ważne produkty, które bardzo dobrze wpływają na moje samopoczucie fizyczne. Ale mięso, takie jako mięso, jako podstawa posiłku, będzie się pojawiało na moim stole o wiele rzadziej. Na pewno nie zrezygnuję ani z nabiału, czyli produktów mlecznych, zwłaszcza kozich i owczych, oraz przede wszystkim z jajek, które są moim podstawowym źródłem białka zwierzęcego. Dlatego też, że te produkty jest mi łatwiej kupić z dobrego źródła i są, nadal pozostaną częścią mojej codziennej diety, ale na pewno będę dywersyfikować te źródła białka, bo też próbuję się po raz kolejny zaprzyjaźnić chociażby z tofu, która myślę, że od czasu do czasu mogę zjeść. No i jest też białko pochodzenia roślinnego, czyli produkty strączkowe, które ogółem bardzo lubię, ale dawniej nie mogłam ich jeść za często, ponieważ mój układ pokarmowy, zwłaszcza moja flora jelitowa, nie bardzo na to pozwalała. Bardzo źle się czułam po strączkach. Teraz jest lepiej, ponieważ ogółem udało się. No, cały stan zdrowia mam dużo, dużo lepszy i mój układ pokarmowy też jest sprawniejszy na pewno niż był kiedyś, więc teraz mogę bardziej eksperymentować też z częstszym jedzeniem warzyw strączkowych. I na temat tego, jak podchodzę do tego, jak próbuję wprowadzić te zmiany, jak konkretnie sobie radzę z tym, by jeść mniej mięsa, a mieć jak najbardziej różnorodną dietę i jak najbardziej korzystną dla mojego samopoczucia, to też będą o tym inne materiały, czy też jakieś tam wpisy na blogu pewnie też. Sięgam o moją karteczkę. No, kolejny cel powiązany. Dalej pracuję nad tym, żeby trochę mniej odpadów jednak generować, trochę mniej śmieci, czyli dalej ciągniemy z less waste. Może niekoniecznie jakieś drastyczne zmiany, ale zawsze jeszcze jakieś małe kroki. Na pewno coś jeszcze się uda ulepszyć. Nauka jeszcze lepszego wykorzystywania resztek, czyli ciągła praca nad tym, by jedzenia nie wyrzucać, tylko by jednak jak najmniej się w naszym domu jedzenie marnowało. No i jest jeszcze ostatni punkt na tej liście, chyba najbardziej taki problematyczny, znaczy moje ostatnie podejście do nauki języka greckiego. Bo wiecie, też moi stali widzowie, czytelnicy wiedzą, że greckiego zaczęłam się uczyć kilka lat temu, ale idzie mi to jak po grudzie. Chodziłam przez pewien czas na kurs, jeszcze w czasach przedpandemicznych, i doszłam do takiego poziomu, powiedzmy, w taki pomiędzy początkującym a średnio zaawansowanym.
Później przestałam chodzić na kurs ze względów też po części finansowych i czasowych. Mam teraz, uzbierałam w międzyczasie sporo materiałów do nauki własnej, ale muszę przyznać, że do greckiego jakoś nie mam serca i zapału. Potrafię się uczyć języka sama, no bądź co bądź jestem filologiem i nauczyłam się już dobrych paru języków obcych w tym życiu, ale więc greckiego też byłabym, już mając zresztą te solidne podstawy wyniesione z kursu greckiego, mogłabym się nauczyć przynajmniej do poziomu komunikacyjnego, takiego pozwalającego na takie podstawowe, codzienne rozmowy na różne tematy, niekoniecznie ambitne, ale na poruszanie się w codziennym życiu. Byłabym w stanie zrobić to sama. Ale każde z dotychczasowych podejść kończyło się porażką, to znaczy straciłam ten zapał dość szybko. No to tak jak właśnie jak z tymi postanowieniami noworocznymi u niektórych. Więc obiecałam sobie, że w tym roku to jest to definitywne, ostatnie podejście do greckiego. Albo się go w końcu nauczę, znaczy do tego poziomu, którego nauczyć się chcę, czyli poziomu pozwalającego na w miarę swobodną, codzienną komunikację. Nic ambitnego, ale tak, żeby móc się komunikować w podstawowych sytuacjach codziennego życia. A jeżeli się to nie uda, jeżeli znowu ten zapał mi gdzieś po drodze się wytraci, to wtedy po prostu trzeba mi sobie powiedzieć raz na zawsze: żegnam się z greckim, pozbywam się tych materiałów, odsprzedaję i oddaję komuś, kto będzie chciał, kto będzie miał więcej zapału do nauki, a ja ten rozdział zamknę. W tym momencie nie jestem bardzo entuzjastycznie do tego nastawiona, bo po prostu mi się grecki jako język, też już mówiłam, po prostu nie podoba. Chyba tylko mniej serca to miałam tylko, kiedy musiałam się uczyć katalońskiego na studiach, ale katalońskiego było mi się uczyć łatwiej, bo przynajmniej był podobny do hiszpańskiego i trochę do francuskiego, które już znałam. Natomiast grecki jest trudny, jest wymagający. Wprawdzie już potrafię czytać i pisać, to była błędna najgorsza, żeby przejść przez ten obcy alfabet, ale ten język mi się wciąż nie podoba. Jakieś pojedyncze słowa czasem wzbudzają jakąś sympatię, ale nie brzmi mi dobrze i boję się, że to może być ta podstawowa przeszkoda w nauce. Ale nie wiem, nie wiem. Wiem, że takim podejściem, że on mi się nie podoba, no to nie będę miała zapału do nauki. Wiem, że sobie, jeżeli sobie to dobrze przemyślę i poukładam, to dam radę, a jak nie dam rady, no to świat się nie zawali. Trzeba kończyć ten materiał, bo znowu się robi długi. W międzyczasie się zrobił piękny i słoneczny zimowy dzień, więc widzicie więcej słońca na mojej twarzy. Ciekawa jestem, jak Wam idzie z planami na nowy rok, jakie macie zadania, co już zaczęliście realizować, albo czy w ogóle nie podejmujecie takich żadnych zadań, tylko po prostu zmieniacie nawyki, czy zmieniacie swoje życie wtedy, kiedy jesteście po prostu do tego gotowi. No, ja podsumowując, mogę tylko powiedzieć tyle, że no, jak widzicie, żadna z tych rzeczy, o których powiedziałam, to nie jest nic zupełnie nowego w moim życiu. To jest raczej pójście kilka kroków dalej w każdej z tych dziedzin, którą wymieniłam. I po prostu podniesienie sobie trochę poprzeczki, ale wciąż opierając się na tym założeniu miłości do siebie, sympatii, życzliwości. I po prostu pragnienia, żeby swój potencjał wydobyć w jak największym stopniu, żeby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Jednak oczywiście nie przestając cieszyć się życiem i mając trochę i luzu, i tolerancji, zarówno do siebie samej, jak i do innych. Serdecznie Wam dziękuję za ten czas spędzony ze mną. Pamiętajcie, trzymajcie się ciepło i bawcie się dobrze, cokolwiek robicie. Widzimy się i słyszymy już za niedługo. Pa!